Naładowani News, czyli moja elektryczna piątka. Zaczynamy! Ostatnio w mediach pojawił się taki news, że miasta zaczynają z powrotem wypuszczać autobusy z silnikiem diesla w miejsce autobusów elektrycznych i trolejbusów. Czy to prawda? Poniekąd tak. Natomiast warto przyjrzeć się temu bliżej, niż tylko pisać chwytliwe artykuły, bo liczą się tylko kliki, kliki, kliki. Zacznijmy się temu przyglądać. Po pierwsze, nie można porównywać zużycia energii w kilku czy kilkunastoletnim trolejbusie z zużyciem energii nowego czy kilkuletniego autobusu elektrycznego. No, na litość boską, no przecież zastanówcie się sami. Po drugie, zadzwoniłem dzisiaj do Marcina Kucharskiego, prezesa spółki Busnex Polska, który de facto był gościem moim tutaj w Naładowanych, żeby trochę mi podpowiedział, jak rzeczywiście to może wyglądać. Marcin zwrócił uwagę na fakt, iż autobus średnio amortyzuje się około 15 lat. W związku z tym nie chodzi tylko i wyłącznie o zużycie paliwa czy energii, ale też cały szereg innych czynności związanych z tym faktem. Czyli eksploatację, konsumpcję właśnie paliwa czy różnych płynów. A problem tego, że dzisiaj miasta postanowiły nie wypuszczać elektryków na drogi, jest wręcz prozaiczny. Oczywiście powodem są chwilowe, to ważne, chwilowe, nieco wyższe ceny energii, ale także złe zabudżetowanie środków przez samorządy. Stąd teraz wręcz taka natychmiastowa reakcja. Drugi powód, być może związany z tym faktem, to to, że samorządy w jakiś sposób reagują na te wyższe ceny energii. Nie chciałbym rzec, że jest to gra polityczna. To musicie ocenić sami. Czwóreczka to ładowanie na żądanie albo energia jako serwis. Energy as a service. Włosi zrobili to, o co część z was już się pytała. To znaczy, zrobili sobie taki jeżdżący powerbank, który jak wam się skończy bateria w samochodzie, może zawsze do was przyjechać, no i poratować. Niby pomysł banalnie prosty, a fajny. Nie wiem tylko, czy opłacalny, no bo powiedzmy sobie szczerze, ile razy zabrakło wam prądu w aucie? Bardziej bym to widział jako jedną z opcji pakietu asystans czy ubezpieczenia, ale nie wchodźmy tutaj w biznesplan firmy EGAP. Autoświat jak co roku przeprowadził wielki test salonów. Z tym tylko, że w tym roku nieco większą wagę przyłożył do elektromobilności i samochodów elektrycznych. W tym roku sprawdzono także, które z salonów czy marek są najbardziej przygotowane do sprzedaży elektryków. Pełen ranking ma się dopiero pokazać 24 października w drukowanym wydaniu Autoświata, do którego kupna oczywiście zachęcam i pewnie jeszcze go omówię. Ale dzisiaj już co nieco wiadomo. Wiadomo mniej więcej tyle, że przez tajemniczych klientów, czyli audytorów, weryfikowana była nie tylko wiedza doradców czy sprzedawców odnośnie elektryków, ale także ekspozycja np. wallboxów i kompetencje z zakresu infrastruktury. Bo o nią też mogą pytać klienci. Ba, pytają o nią. Jak się okazało, najlepiej wypadli przedstawiciele Audi, drugie miejsce zajęła Kia, a trzecie należał do Mercedesa. Co prawda jeden z moich kolegów miał całkiem niezłe przygody po zakupie Q4 e-trona i z pewnością zakwestionowałby to pierwsze miejsce Audi, ale należy zwrócić uwagę na fakt, że on by z pewnością zakwestionował nie obsługę w salonie, tylko całą akcję serwisową. Do tego z pewnością jeszcze wrócę, ale nie teraz. Teraz gratuluję pierwszego miejsca salonom Audi, pierwszego miejsca elektrycznego podium. A teraz news z cyklu, niewiele to wnosi, ale wam opowiem. Pamiętacie, jak kilka miesięcy temu przybliżałem wam fakt, że nasza elektryczna rakieta, czyli Iga Świątek, wygrała turniej, w którym główną nagrodą był elektryczny Porsche Taycan GTS. No jak się okazało,
czy nawet jak się okazuje, tego GTS-a do dzisiaj jeszcze nie dostała. Powodem są przesunięte dostawy, a tym samym odbiory samochodów przez klientów Porsche. Podobno Porsche ma problem z baterią litowo-jonową, przynajmniej o tym ćwierkają użytkownicy Twittera. Ćwierkają również o tym, że w przeciągu miesiąca odbiory mają przyspieszyć, więc pewnie i Iga Taycana w końcu dostanie, a ja wciąż niezmiennie oferuję się z faktem, że chętnie mogę zostać jej kierowcą. I dzisiejsza jedyneczka to trochę smutna wiadomość dla użytkowników aut elektrycznych ze standardem Shademo. Gdzieś wyczytałem, że Greenway podał, iż w nowych stacjach, czyli w tych, które będzie dopiero stawiał, Shademo nie będzie. Powód? No, można powiedzieć, że nie tyle, że prozaiczny, ale wynikający gdzieś ze statystyk. Jak się okazuje, w tej sieci ładowań z wykorzystaniem Shademo jest niecałe 20%. No, rzeczywiście mało. Ba, Europa postawiła przecież na CCS. Co więcej, nawet Nissan, który we swoim flagowym modelu ma przecież Shademo, w nowym modelu o nazwie Ariya, którego debiut już niebawem, będzie właśnie CCS. W związku z tym, jak należy rozpatrywać decyzję Greenwaya? Biznesowo słuszna. I to by było dzisiaj na tyle. Ja niezmiennie zachęcam do komentowania, lajkowania i subskrybowania naszego kanału, a my widzimy się już za tydzień.